Witam panów i pana. No kurwa. Witam panie i panowie po raz chuj wie który. Zamówiłem znowu co nieco. Króciec Sący drugi. Przebieg 75 tysięcy prawie. Poprzedni złamał mi się gdzieś tak w tym miejscu. Akurat było chyba za 5 czwarta serwis do czwartej. Udało się pobiec, wymieniłem się na miejscu. Po prostu sobie odpadł gaźnik z gumą sobie. O, to guma jest, a Dariusz jest odlew. Linka do licznika do wapora. Nieszczęsne chujostwo, które pęka co jakiś czas, nie wiem, raz co 2000 km, raz co 5000, nie wiem, zależy już chyba od materiału, ale strasznie są do dupy robione. Już miałem z różnych firm, ich fabryk, tych chińskich. Pęka na dole i cześć. A dokładnie to w tym miejscu gdzieś, nie? Chyba z 15, jak dobrze pamiętam. Kranik. Kranik podciśnieniowy, który już jest w każdym skuterze. Co ciekawe, mam jeszcze seryjny i działa, ale sobie myślę, kupię sobie zapasowy, nie? Co mi tam zależy? Może jebnie w każdej chwili, jak już 75 tysięcy, to wiadomo. Pompka. Pompka od 4-suwa. Nie wiem, jak ten olej się tam tłoczy. Wpada jedną dziurką, bo nie wypada drugą. Innej opcji nie ma. Poprzednie zmieniłem po 30 chyba 4 tysiącach albo 2. Teraz jest 47 czy 8 tysięcy. Jeszcze chodzi pompka. No, ale jak już wał będę z czasem wymieniał, bo wymieniałem z wałem. Dobra, pompka na bok. Łańcuszek rozrządu. To podstawa chyba w silniku. Jak pęknie, mamy bałagan. Typu może rozwalić wał. Zawory. Tłoczek. Rozrząd to taka no podstawa, bo musi być dobrze ustawiony, a to w innych filmikach też gadałem. Uszczelniacze zaworów, nieszczęsny. Jeśli wymienicie se tłok sam, cylinder macie dobry, ja tak robię, a dym jak smok, to macie wyrąbane uszczelniacze w środku. Kupujcie te z tymi, z tą sprężynką metalową. Ona lepiej ściska, na pewno. Też jest poradnik, linka wam dam. Lubię na zapas kupować. Oczywiście tłok, numer, cholera. 7, 5, 6, jakoś tak. I pierścienie. Także dymi mi, w ogóle dymi mi od samego początku, jak zmieniłem pierścienie po ostatnim remoncie. Też jest filmik. Nie wiem, czy to uszczelniacze do dupy założyłem, czy coś już było z tłokiem, nie halo, i z pierścieniami. I kupiłem jeszcze pół kilo trawy. Będę siał. A, to nie te forum. No, ale może ktoś tu się trafi na skutery północ, na motoskutery, bo mam jeszcze forum, które dobrze się dosyć rozwija. www.ciekaweroślinypl. Jak ktoś z was uprawia jakieś rośliny typowo egzotyczne czy coś takiego, to zapraszam. Bo szajba mnie wzięła też na badyle. Na razie nie dawać mi minusów, bo to bez sensu. Łapek znaczy się w dół. A chuj tam, co zrobicie, to zrobicie. Pozdrawiam, subskrybować, nara.